Dobra, muszę wyjść z domu tak, żeby mama się nie obudziła, bo znowu mnie nie puści do szkoły. O, Redki, Redki, ale dzisiaj zimno! O nie. Vera? A gdzie ty się wybierasz? Mamo, idę do szkoły. O nie, moja droga panno, śniadanko mamusi proszę przygotować. Jestem głodna. Sama sobie zrób śniadanko, ja muszę iść do szkoły. Już jestem prawie spóźniona. Czy wy się znowu kłócicie? Mam już dosyć waszych kłótni. Angelo, puść tę dziewczynę do szkoły. Pani Gieniu, proszę mi nie mówić, co mam robić. Dobrze wychowuję moją córkę, ona ma zostać w domu. Mamo, dobrze mnie wychowujesz? Ja muszę chodzić do szkoły, uczyć się. Pójdziesz w przyszłym tygodniu do szkoły. Tyle pracy jest w tym domu do zrobienia. Przecież sama tego wszystkiego nie ogarnę. Trzeba posprzątać. Miałaś przygotować ogród. Chciałam sobie w nim posiedzieć. Angelo, czy ty jesteś niepoważna? Weronika musi chodzić do szkoły, uczyć się. Wczoraj uczyłyśmy się języka polskiego. Jest świetnie przygotowana do sprawdzianu. No właśnie, nie zaprzepaszczę tego. Idę do szkoły, mamo, na razie. Będę chodziła do szkoły codziennie, od poniedziałku do piątku. No pięknie, takim tonem do matki dostaniesz karę. Zabiorę ci telefon. Daj jej spokój, ona chce się uczyć. Nie wiem, czy wiesz, ale pięknie poprawiła ostatnio oceny w szkole. Nie marnuj jej talentu. Talentu? Ona zawsze jechała na jedynkach i dwójkach i na pewno dalej tak jest. Może jakbyś poszła do szkoły albo zalogowała się na e-dziennik, to byś zobaczyła, jakie ma fantastyczne oceny. Ach, nie mogę się doczekać, aż zobaczę Ankę w szkole. Tak nie może być, przecież w tym domu tyle rzeczy jest do zrobienia. Przypominam ci, że to ty miałaś robić te rzeczy. Dalej, bierz się za sprzątanie, tak jak się umawiałyśmy, albo podniosę ci czynsz. Ha, też mi coś. Pół godziny później. Ech, do lekcji zostało 5 minut, a Wery nadal nie ma. Może do niej zadzwoń. Myślisz, że nie próbowałam? Dzwoniłam do niej, ma wyłączony telefon. Heja! Och, dziewczyny, jak ja się za wami stęskniłam! Anka! O, Vera, jesteś wreszcie! Czemu masz wyłączony telefon? Werka, co tam u ciebie? Słyszałam, co się stało. Ach, no co tam u mnie? Nic ciekawego, nic fajnego. A wyłączony telefon mam dlatego, że zostawiłam u was ładowarkę i nie mam jak naładować telefonu, bo moja matka nie chce mi swojej pożyczyć. O, Rety, to ona jest aż taka wredna? O, matko, nie chce ci pożyczyć ładowarki? Co z nią nie tak? No, ona jest taka, jest straszna, mówię wam, jakiś horror. Werka, no ale opowiadaj, jak się czujesz, jak się masz? Co mam ci opowiadać? Jest strasznie, naprawdę. Mama bardzo mnie wykorzystuje, nie pozwala mi chodzić do szkoły. Praktycznie dzisiaj uciekłam. Co ty mówisz, Werka? No serio, tak sobie Anka pomyślałam, że ja chyba zwieję z lekcji i pojadę do cioci. O, no to ja zwieję razem z tobą. Razem pójdziemy do mnie do domu. Anka, no co ty? Przecież ty nie chodzisz na wagary. Och, przestań. To jest wyjątkowa sytuacja. No nie wiem, no jak chcesz. Mi też się nie uśmiecha zwiewać, ale bardzo chcę zobaczyć się z ciocią, a po lekcjach będę musiała od razu wracać do mamy. Dobra, no to idziemy do domu. No dobra, dziewczyny, przyniosę wam notatki. Dobra, dzięki. Dzięki, Zoja. Do zobaczenia później. Ojejcia, biedna Werka. Ta jej mama to jest jakaś chora. No, straszna. Wykorzystuje ją. Szok. Musimy pomóc Werce. Niby jak? Spiszemy wszystkie notatki dla niej, żeby nie musiała ich później przepisywać. Założę nowy zeszyt z języka polskiego, a ty będziesz spisywała matematykę, dobra? I ja mogę spisywać chemię. O, super. No dobra, podzielimy się obowiązkami. 20 minut później. Hej, mamo! Mamo, jesteś w domu? Anka? A co ty robisz w domu? Czemu nie jesteś w szkole? O, Rety! Weronika? Dziewczynki, co wy tu robicie? Hej, ciociu, stęskniłam się za tobą. Przepraszam cię bardzo, ale postanowiłyśmy z Anką pójść na wagary. Na wagary? Dziewczyny! Mama, no odpuść, ten jeden raz. Wercia, tak się cieszę, że cię widzę. Opowiadaj, co u ciebie słychać?
Ech, ciociu, no niefajnie jest, niefajnie. Życie z mamą jest bardzo ciężkie. Bardzo bym chciała już wrócić do was. Ciociu, powiedz mi, czy jest to możliwe? No niestety, kochanie, na razie nie. Ale Kazik już złożył papiery do sądu i wszystko załatwia, prawda? No właśnie, ciociu, będę mogła kiedyś do was wrócić? Tak, kochanie, na pewno będziesz mogła, ale niestety to trochę potrwa. Kaziu mówi, że to może potrwać nawet kilka miesięcy, ale nie martw się, słonko, w końcu na pewno do nas wrócisz. Werka, pokój na ciebie czeka, my na ciebie czekamy, na pewno wszystko się dobrze skończy, zobaczysz. No ale kiedy to się skończy? Ciociu! Niestety, Wercia, ciężko mi to powiedzieć kiedy, ale bardzo się staramy. Ogólnie to chcemy cię zaadoptować. Zaadoptować? Tak, chcemy tak to wszystko załatwić, żebyś już na zawsze była z nami. No chyba, że nie chcesz. Ciociu, marzę o tym. Hej, Wera, wtedy byśmy były siostrami. Ojejku, no w sumie to tak, takimi przyszywanymi. Wercia, jesteś głodna? Ciociu, jestem bardzo głodna. O rety, mama nie gotuje obiadów, nie karmi cię w domu, zaraz coś zrobię. No właśnie, mama nie gotuje obiadów? Ach, Anka, moja mama? Ugotować obiad? Moja mama jak ma coś zrobić, to się cała trzęsie, ona jest taka leniwa. Co ty opowiadasz, Werka? No w sumie taką ją pamiętam, zawsze była bardzo leniwa. Co byście mogły zjeść? To może na początek zjedzcie sobie coś dobrego, bo zanim przygotuję coś na ciepło, to trochę potrwa, dobrze? Dobrze, ciociu. No, a Werka, powiedz mi, jak w ogóle nauka? Uczysz się coś, czy odpuściłaś sobie naukę? Ciociu, uczę się. W ogóle to w tym domu mieszka taka pani Gienia i ona jest bardzo miła, starsza pani. Bardzo się z nią polubiłam. Ona pomaga mi się uczyć. O, to chociaż to dobre. No dobra, Werka, usiądź, odpocznij chwilę i pójdziemy do ciebie do pokoju. Na pewno za nim tęsknisz. No, bardzo. Nie martw się, Werka, twój pokój cały czas na ciebie czeka. Nikt go nie zajmie. Mamy nadzieję, że szybko do nas wrócisz. Ciociu, a powiedz, jak ty się czujesz? Jak Bobas? No, kopię coraz mocniej, czuć go. I brzuch coraz większy. No, szczerze ci powiem, ciociu, że nieźle przytyłaś. Och, no wiem, jestem coraz grubsza. Mamo, świetnie wyglądasz i świetnie się trzymasz. Ciociu, możemy pójść do mojego pokoju? No idźcie, idźcie, skoro już i tak poszłyście na wagary. Muszę sobie telefon podłączyć, ładowarkę muszę pamiętać zabrać. Ach, pięknie, poranna pielęgnacja zaliczona. Zaraz, zaraz, a co ty jeszcze robisz w szlafroku? Pani Gieniu, no jak to co? Dbam o siebie, żeby nie być taka pomarszczona jak pani jest. Moja droga, ja już jestem po 80. To chyba wiadomo, że jestem pomarszczona. Bierz się do roboty. Do jakiej roboty? Jak to do jakiej? Do sprzątania się weź. Musisz odkurzyć mój salon. Dzisiaj mam gości. Jakich gości? Ja nie będę nic sprzątać. Słuchaj, tak się umawiałyśmy. Sprzątanie w zamian za mieszkanie. Albo posprzątasz, albo się wyprowadź. No i gdzie ja mam pójść? Pani Gieniu, z dzieckiem chce mnie pani wyrzucić? Z tego co wiem, twoja córka nawet nie chce tu mieszkać. Dalej, bierz się do roboty, ale już! Hm, stara zrzęda! Jestem stara, ale nie głucha! Nienawidzę tej baby. Och, nie będę tutaj sprzątać. O nie, na pewno nie. Poleżę sobie jeszcze troszeczkę. Jak Weronika wróci ze szkoły, to posprząta. Zastanawiam się, czy nie wziąć kilku rzeczy ze sobą. Wiesz, jaki ja mam tam straszny pokój? Szkoda, że nie możesz do mnie przyjść. Hej, a właściwie to czemu nie mogę? No nie wiem, co mama na to powie. No możemy sprawdzić. Pojadę z tobą, przynajmniej będę wiedziała, gdzie mieszkasz. No nie wiem. Ona pewnie będzie marudzić, że przyjechałaś razem ze mną. No i co? Niech sobie marudzi. A rzeczy lepiej nie zabieraj. Przecież niedługo tutaj wrócisz. Ciekawe kiedy. To może potrwać. A ten pokój w ogóle nie jest taki w moim stylu. Jest bardzo staroświecki. Dziewczynki, chodźcie, zrobiłam wam jedzonko. Chodź do kuchni, Werka, i przestań już smutać. Jak mam nie smutać? Nie chcę tam wracać, Anka, naprawdę. Mam nadzieję, że będzie wam smakować. No powiem ci, ciociu, pachnie wyśmienicie. Hamburgery, moje ulubione, dziękuję.
Nie ma za co. Zjedz, Warcia, zjedz. A jak chcesz, to ci jeszcze na wynos zrobię. Nie, no na wynos nie będę brała. Wiesz, ciociu, ja niedługo będę musiała iść. Niestety dzisiaj miałyśmy tylko 5 lekcji, a ja muszę po szkole wracać od razu do domu. No to siadaj, Werka, i jedz. Zjemy, a później odprowadzę cię na autobus. Albo jak chcesz, pojadę razem z tobą. No nie wiem, Anka, czy to jest dobry pomysł. Werka teraz mieszka bardzo daleko, prawda, Wercia? No, bardzo daleko. A kogo ja tutaj widzę? Weronika! Dzień dobry! Dzień dobry! Ale zaraz, zaraz, czy wy nie powinniście być w szkole? Och, Kaziu, odpuść! Dziewczyny zrobiły sobie dzisiaj wagary. Werka bardzo chciała nas odwiedzić. No dobrze, dobrze. Jak tam, Werka? Ach, już mi się nie chce nawet opowiadać. No, czyli jest źle. Nie martw się, już złożyłem papiery do sądu. Wiem, że na pewno uda nam się ciebie odzyskać. No, już to wszystko mówiłam, Weronice. Dobra, dziewczynki, zjadajcie i Kazik odwiezie cię do domu, dobrze, Werka? Dobrze, ciociu. Po południu. Ach, no dobrze, wystarczy tego leniuchowania. Kobieto, czy ty się wreszcie weźmiesz za te porządki? Pani Gieniu, przecież mówiłam, że nie będę sprzątać. Moja córka zaraz wróci ze szkoły, to posprząta. I mam jeszcze prośbę, żeby pani zabrała stąd tego kundla. To nie jest kundel, to mój ukochany pieseczek. Chodź, malutki. Pani Gieniu, ja nie lubię zwierząt. Proszę, żeby on tutaj nie przybywał. W końcu to moja część pokoju. Jak nie będziesz sprzątała i wywiązywała się z umowy, to za chwilę stąd wyjdziesz. Och, pani Gieniu, Weronika na pewno zaraz wróci. Rozmawiacie o mnie? Czy mi się tylko wydaje? O, proszę spojrzeć, już wróciła. A co ty, czekałaś na mnie? Tak, wiesz przecież, pani Gienia chce mieć porządek. Proszę iść do góry posprzątać jej salon. Pani Gienia dzisiaj ma gości. Ty miałaś posprzątać? Pani Gieniu, spokojnie, zaraz się tym zajmę. A co za goście do pani przychodzą? Moi znajomi, będziemy grać. A w co będziecie grać? Będziemy grać w szachy. Uwielbiam grać w szachy. O matko, taka nudna gra. Ja wychodzę, idę na miasto. I bardzo dobrze. Jak ci poszło na sprawdzianie, Werka? Ach, pani Gieniu, będzie pani trochę zawiedziona, ale nie poszłam dzisiaj do szkoły. Tylko proszę nie mówić mojej mamie, błagam. Co? Dlaczego nie poszłaś do szkoły? Przecież tak bardzo chciałaś do niej pójść. No poszłam, ale tylko na chwilę, a potem uciekłam z lekcji i pojechałam razem z moją kuzynką do cioci, do jej mamy. Uwielbiam tam przebywać. Chcę, żeby moja ciocia mnie stąd zabrała. Chcę z nią mieszkać. Moja ciocia mówi, że być może się uda zrobić tak, żeby mnie zaadoptowała. Wtedy będę mogła u nich zostać na zawsze. O, Werka, no oby się udało, ale to na pewno będzie trudna i długa droga. No wiem, pani Gieniu, ale pomarzyć można, prawda? Może się uda. Oby, dziecko, oby. Pomożesz mi posprzątać ten salon, musimy odkurzyć, a moi goście niedługo będą. Jasne, pani Gieniu, pomogę pani, oczywiście. Ach, szkoda, że nie napisałaś dzisiaj sprawdzianu. Spokojnie, pani Gieniu, nadrobię to, obiecuję. No, mam nadzieję, dziecko, mam nadzieję. Dobrze, że chociaż pani Gienia jest taka miła dla Weroniki, prawda, kochani? Dajcie znać w komentarzu, czy ją polubiliście. Subskrybujcie kanał Bajolanki, aby być na bieżąco z każdą nową historyjką Toka Boka. No i nie zapomnijcie zajrzeć na mój drugi kanał Topik i Topcia. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa!